Cześć. Przy okazji małej podmiany dronów w moje posiadanie weszła oryginalna torba do drona DJI Spark. Jest to torba z zestawu Combo, a więc z założenia powinna zmieścić cały zestaw. No zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Chciałbym Wam tę torbę pokrótce zaprezentować. Torba prezentuje się fenomenalnie, genialnie, jest elegancka, prosta. Wygląd, jeżeli chodzi o wygląd, nie jestem w stanie nic jej zarzucić. Taka przyjemna skórka, a z tyłu, co mi się mega podoba, takie dyskretne logo DJI. Jest to torba na ramię, pasek regulowany. W torbie mamy kilka kieszeni. Główna komora, w której mieści się dron, dwie baterie i kontroler. Jest tutaj przedziałka, możemy sobie właśnie ten kontroler schować. Co właśnie teraz spróbujemy zrobić. Pierwszy zgrzyt pojawia się w momencie wkładania drona. Okazuje się, że trzeba pilnować, żeby wszystkie śmigła były złożone, bo inaczej możemy o coś zahaczyć. Natomiast dron oczywiście idealnie pasuje. No i oczywiście lepiej go wkładać, zanim włożymy te akumulatory. W środku mieszczą się dwa akumulatory i jeszcze zostaje trochę miejsca. Nie wiem, możemy dorzucić komplet śmigieł na przykład. Tutaj mamy kieszonkę na karty, być może na śmigła, na coś małego. Torbę możemy zamknąć. Czego nam brakuje w tym momencie? Brakuje nam ładowarek. Mamy tutaj boczną kieszeń. No i z zestawu Plymore Combo wkładamy ładowarkę. Specjalnie ułożę ją tak, żeby kabelek był z boku, żeby nam się więcej zmieściło. I się okazuje, moi drodzy, że hub już się niestety nie bardzo mieści. Możemy go wcisnąć obok ładowarki, ale wtedy torba nam się nieprzyjemnie wybrzusza. A przydałby się jeszcze kabel tej ładowarki, który już bym musiał wcisnąć całkowicie na siłę. No i będę miał na pewno problemy, żeby domknąć tą kieszeń. Ogólnie torba bardzo fajna. Jeżeli masz inną ładowarkę niż Plymore Combo, naprawdę polecam niż ten hub. Naprawdę polecam. Natomiast, no jak dla mnie, troszkę za mała. Jeżeli jest dołączana do zestawu, powinna mieścić cały zestaw według mnie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Na razie.